Kobieca Solidarność. Każdy z nas niejednokrotnie słyszał o tym, jakże wyniosłym hasełku. Prawda? Część facetów miała okazję się o niej przekonać w praktyce, ale również kobiet przekonało się w praktyce, czy też może raczej nie przekonało? No bo właśnie, o co chodzi z tą całą Solidarnością Jajników? Pozwólcie, właśnie, że Wam wyjaśnię. I mamy tutaj chociażby taką sytuację. Pani Agata Kowalska, dziennikarka Okopres, zwróciła uwagę, że dziewczęce drużyny piłkarskie za nagrodę w Mistrzostwach Juniorów otrzymają 10 razy mniej niż drużyny chłopięce. Oczywiście ten fenomen wyjaśniałem tutaj na TikToku i też przy okazji dałem taki mały wstęp dlaczego ta cała kobieca solidarność to jest nic innego jak zwykła ściema. I tutaj sobie powtórzę. Droga pani Agato, tutaj mamy przy okazji też komentarz do którego ja się odniosę. Zamykam komentarze i już chyba każdy mi z ogień z TikToka wypowiedział się, prawda? I powiem tylko tyle: ja tutaj widzę bardzo mocno zamkniętą głowę, tak? Nie ma co się dziwić, skoro generalnie, generalnie osoby dziennikarskie z Okopres reprezentują i nawet nie kryją się z poglądami mocno feministycznymi. Natomiast, co jest akurat dosyć istotne, to to, że pani Agata. Nie zwraca uwagi na to, co jest tego przyczyną, tylko po prostu gada e, jest dyskryminacja. Pani Agata pewnie tego nie zobaczy, ale osobiście, gdybym ja na przykład chciał się z kimś solidaryzować, to osobiście wspierałbym taką osobę poprzez zachęcanie do działań. Bardzo prosta sytuacja. Kiedyś mój znajomy Założył restaurację, bo bardzo lubił gotować i tak dalej, chciał gotować dla innych. W końcu postanowił tą restaurację sobie otworzyć. Tak? I siedział nie tylko jako zarząd, ale również głównie siedział w kuchni, bo lubił po prostu przy tych garach siedzieć i tak dalej, i tak dalej. Nie? Tylko że mm, można by powiedzieć, że to była taka wiecie kuchnia orientalna, czyli wtedy akurat nie było tego za dużo w naszym mieście. Tak, więc było coś pod tytułem, że ta klientela może niezbyt przychodzić. I wiecie, z racji tego, że ja akurat bardzo go lubiłem, wtedy jeszcze byłem fanem kuchni orientalnej, to co postanowiłem zrobić? Zrobiłem stories na Instagramie i powiedziałem, że mój serdeczny przyjaciel założył restaurację z kuchnią orientalną, żarcie ma tam pyszne, i to akurat mogę potwierdzić, bo jadłem to jedzenie. Mało tego, zostawiłem nawet mu srogi napiwek. I powiedziałem, że warto, warto się tam wybrać, tak? Warto się tam wybrać, warto sobie zjeść, i tak dalej, i tak dalej. Na tym polega faktyczna solidarność: że wspierasz osoby w działaniu. W przypadku yy, płci w sporcie. Problem jest taki, że to jest mocno zależne od retencji widza. I co ja mam tutaj na myśli, moi drodzy? Dlaczego modelki zarabiają więcej od mężczyzn? Bo jest większa retencja widza. Na modelki, piękne kobiety w kreacjach różnych i tak dalej, dalej, czy jakieś tam sesyjne rzeczy, to oglądają zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Jest większa retencja widzów. Więcej sponsorów się yy, po prostu sypnie hajsem, no bo jednak ta uwaga jest zwracana, a to za tym idzie, będzie po prostu więcej hajsu z tego, więc modelki po prostu zarobią więcej. Tak? Bo jednak, no nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach kobiece ciało się bardzo dobrze sprzedaje, o czym doskonale zdają sobie sprawę OnlyFansiary. A skoro mowa o OnlyFansiarek, dlaczego one też zarabiają więcej od mężczyzn? Hmm? Tutaj to już idzie dyskryminacja na e, po prostu po całości, tak? I tutaj, przy okazji, też zrobię sobie mały update do tego TikToka. Okazuje się, bo ja tam wspominałem, podałem przykład ligi NBA, gdzie kobieca liga NBA zarobiła niespełna 60 milionów dolarów, natomiast e, męska liga 10 miliardów dolarów. Okazuje się również, że Zarobki są proporcjonalnie wyższe niż w przypadku mężczyzn. Co to oznacza? Oznacza to w dużym skrócie, że gdyby jakimś cudem kobieca liga NBA zarobiła tyle, co męska, to wyszłoby na to, że kobiety w koszykówce zarabiają więcej. Taka oto niespodzianka. Ten temat już troszeczkę omówiłem na tym TikToku. Kto chce, to niech sobie zobaczy. Zostawię link w opisie. Natomiast, gdzie ta kobieca solidarność, jednak, dosyć mocno się przejawia? Ano, moi drodzy, w momencie, kiedy trzeba dosrać facetowi, tutaj był tweet z, Tutaj był tweet Pawła z kanału Druga Strona Medalu odnośnie czerwonych flag u kobiet. Ja oczywiście nie mogłem się powstrzymać tego, żeby tutaj dodać. Podejrzewam, że z powodu limitu znaków nie mógł tego umieścić. Dla tutaj, dlatego postanowiłem go wyręczyć. Męscy koledzy spotykanie się z wieloma naraz. I to jest niestety przykry fakt. Drogie panie, deal with it! W każdym razie, zobaczcie, kto najmocniej się w tym wszystkim odpalił. Heretyczka, kobieta, kolejny. Mamy kolejną kobietę. Tutaj też była, tutaj nawet pokażę ponikuj, kogo my tu mamy. Albo nie, chyba nawet nie zobaczę. Można to jakoś zobaczyć? Chyba nie. W każdym razie tutaj była jakaś tutaj była jakaś Katarzyna. Może nawet będzie widać. O, że Kasiu. Tak? Tutaj proszę. Yumuzuki. Kolejny chyba jakiś anonim w podejrzewam, że płci żeńskiej. Tutaj mamy z kolei biało rycerzyka, tak? Tutaj mamy kolejną. I mało tego, że nawet nie używają argumentów, tylko postanowiają obrażać. Taki oto moi drodzy, jest element kobiecej solidarności. Wiecie. Jak trzeba dowalić facetowi, robić z kobiety ofiarę, ogólnie jak trzeba robić z kobiety ofiarę, to nagle wszystkie się złażą i tak dalej. Skąd się to bierze? Bierze się to stąd, że kobiety są po prostu istotami społecznymi, bardziej prospołecznymi, bardziej kontaktowymi i tak dalej i takim łatwiej się zebrać w grupę. Tylko że te pani nie zrozumieją, że zasada że każdy facet dupa jak jest kobiet kupa nie będzie działała. Zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o facetach, którzy nie dadzą sobie wejść na głowę. Mają bardzo silną ramę. Jednak tutaj pokazuje pewna rzecz: Kiedy trzeba dosrać facetowi, kiedy kobiety postanawiają zrobić z jakiejś kobiety, albo z samych siebie nawet ofiary, no to zbieramy się w kupę wszystkie masowo obrażamy i myśli, i myśli po prostu, że A. One wygrają, bo grupowo postanowiły obrażać. Ale jak, trzeba, jak e, trzeba wesprzeć inne kobiety poprzez na przykład chodzenie na mecze, żeby reklamodawcy bardziej zainteresowali się kobiecymi ligami, to już nagle... A gdzie problem? Nie lubię tego, no to nie chodzę. Przecież mam wybór, prawda? I widzicie, moi drodzy. Ta cała Solidarność jest niczym innym jak... Podwójnymi standardami. Tak więc, trzymajcie się, moi drodzy, pozdrawiam, miłego wieczoru i bez odbioru.